Trudno sobie wyobrazić, że w takich miejscach jak kościół czy klasztor mogłoby się wydarzyć coś złego. W końcu kojarzą się one ze spokojem i bezpieczeństwem. A jednak, na podstawie nadesłanych przez Was historii, można dojść do wniosku, że nawet tam czai się zło. Posłuchajcie tych opowieści, aby się o tym przekonać. Strach story. Zło czai się wszędzie. Sezon trzeci, odcinek trzeci. Kamień z ciemnego marmuru. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło wiosną 2003 roku. Miejsce akcji – województwo mazowieckie. Historia, którą chcę Wam opowiedzieć, jest dość dziwna i pozostała niewyjaśniona. Kiedy opowiadam ją znajomym, zawsze przechodzi ich dreszcz i starają się zrozumieć, czy to, co mi się przytrafiło w dzieciństwie, ma jakieś głębsze znaczenie. Ale zacznijmy od początku. Miałam 5 lat i chodziłam do prywatnego przedszkola katolickiego prowadzonego przez siostry zakonne zwane Urszulankami. 20 lat temu z jakiegoś powodu był to całkiem spory prestiż. Liczba miejsc była ograniczona i w związku z tym przeprowadzano selekcję. Nie było to typowe przedszkole. Budynek z zewnątrz przypominał mały kościół. Za przedszkolem był ogromny ogród do zabawy dla dzieci, małe pola uprawne, a wszystko było ogrodzone drzewami i krzakami. Oprócz nietypowego wyglądu, panowały tam również inne zasady, których wszystkie dzieci przestrzegały. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo dobrze wspominam te czasy, a siostry Urszulanki były w większości miłe. Wszystkie mieszkały w tym budynku na piętrze. Nam nie wolno było tam wchodzić. Zajmowały się przedszkolem, ogrodem i swoimi mieszkaniami. Zanim przejdę do całej historii, musicie jeszcze wiedzieć, jak wyglądało wejście do przedszkola. W głównym korytarzu pierwsze, co rzucało się w oczy, to portrety wiszące na ścianach. Obrazy przedstawiały wszystkie siostry Urszulanki, które mieszkały i zajmowały się tym przedszkolem, jak i portrety innych cenionych Urszulanek i sióstr zakonnych. Wszystko działo się wiosną 2003 roku. Mimo, że byłam wtedy małym dzieckiem, to bardzo dobrze to zapamiętałam. Wraz z moją grupą wyszliśmy na podwórko, żeby bawić się na świeżym powietrzu. W dzieciństwie byłam introwertyczką. Nie spędzałam czasu w grupie. Miałam bujną wyobraźnię i sama wymyślałam sobie różne zabawy. Najbardziej lubiłam robić sobie tak zwane bazy w krzakach, które odgradzały podwórko. Tak też było i tym razem. Weszłam w krzaki i zaczęłam budować szałas z liści i patyków. Nagle podeszła do mnie siostra Urszulanka, którą widziałam pierwszy raz na oczy. Nie była z mojej grupy i na pewno nie z mojego przedszkola, bo znałam je wszystkie, nie było ich dużo. Wzięła się znikąd, jakby wyszła z krzaków z drugiej strony ogrodzenia. Zbliżyła się do mnie. Wyglądała bardzo spokojnie i miło, jak taka dobroduszna starsza pani. Nic nie mówiąc, wzięła mnie za rękę i dała mi kamień. Potem uśmiechnęła się do mnie i kazała mi wrócić do grupy. Wzięłam kamień i sobie poszłam. Nie był to jakiś zwykły kamień z ziemi. Wyglądał jak odłamany kawałek ciemnego marmuru. Niedługo później odebrała mnie mama. Zapytała, jak mi minął dzień. Opowiedziałam jej, że jakaś nowa Urszulanka dała mi kamień. Podeszła do nas moja opiekunka grupy, siostra Teresa. Mama zapytała ją o nową Urszulankę. W odpowiedzi usłyszała, że nie ma nikogo nowego. Poprosiła, żebym jej powiedziała, od kogo mam taki ładny kamień. Tłumaczyłam, że nie znam imienia, bo tamta siostra nic nie mówiła, tylko dała mi kamień. Siostra Teresa kazała mi przyjrzeć się portretom na korytarzu i pokazać palcem, jeśli na którymś z nich jest ta nieznajoma Urszulanka. Zaczęłam się rozglądać. Faktycznie, była na jednym z portretów. Ucieszona wskazałam ją palcem. Nagle moja mama i siostra Teresa popatrzyły na siebie i zbladły. Mama mówiła, że coś musiało mi się pomylić, ale byłam pewna, kogo widziałam. Dalej wskazywałam z przekonaniem, że to właśnie ona. Kobieta z tego portretu dała mi kamień. Okazało się, że był to portret nieżyjącej już od kilkudziesięciu lat Urszuli Leduchowskiej, patronki naszego przedszkola.
Nie dziwię się, że moja mama i siostra Teresa mi nie uwierzyły. W końcu dzieci wygadują różne rzeczy. Po około 2-3 tygodniach moja mama odebrała telefon od siostry Teresy. Została poproszona, żeby przyjechać do przedszkola. Okazało się, że kilka dni po moim incydencie Urszula Leduchowska została oficjalnie ogłoszona świętą. Siostra Teresa powiedziała mojej mamie, że Urszula Leduchowska objawia się ludziom podczas chorób, na łożu śmierci bądź w sytuacjach zagrażających życiu. W skrócie mówiąc, swoim objawieniem ratuje życie. Po ogłoszeniu naszej patronki świętą postanowiono odgórnie, że przed wejściem do przedszkola stanie jej pomnik, zrobiony z ciemnego marmuru, dokładnie takiego jak mój kamień. Siostra Teresa powiedziała mojej mamie, że nie wie, jak to sobie logicznie wytłumaczyć. Ja również nie wiem, co myśleć o tej historii. Moja mama też nie wiedziała, co zrobić. Do dzisiaj często o tym rozmyśla. Siostra Teresa chciała zawiadomić prasę i telewizję. Była przekonana, że doszło do cudu. Moja mama nie chciała nagłaśniać sprawy. Kazała siostrze uznać to za dziwny incydent i o tym zapomnieć. Gdy teraz wracam myślami do tego zdarzenia, zastanawiam się, czy faktycznie było to objawienie, czy coś mogło mi się stać w tych krzakach i Urszula Leduchowska uratowała mi życie. Jeśli tak, to jestem jej bardzo wdzięczna. Do dziś mam kamień, który wtedy mi dała. Jeżeli podcast Ci się podoba, pamiętaj o wystawieniu oceny 5 gwiazdek na Spotify lub w aplikacji Podcasty na iPhone. Możesz zrobić to teraz bez przerywania odsłuchu. Zachęcam także do zaobserwowania Strach Story w swojej aplikacji podcastowej. Dzięki tej formie wsparcia przyczyniasz się do realizacji następnych sezonów. Z góry dziękuję. Noc w klasztorze. Historia nadesłana przez słuchacza, który chce pozostać anonimowy. Do zdarzenia doszło latem 2022 roku. Miejsce akcji: klasztor w Wielkopolsce. Całe zajście miało miejsce na przełomie czerwca i lipca. Wraz z dwoma współbraćmi powoli kończyliśmy okres postulatu. Jest to pierwszy etap formacji zakonnej, gdzie przez rok bracia przygotowują się do przyjęcia habitu i rozpoczęcia nowicjatu. Najczęściej odbywa się to w konkretnych klasztorach, tak jak w naszym wypadku. Znajdowaliśmy się w wielkopolskim klasztorze, który położony był na obrzeżach niewielkiego miasteczka. Był to klasztor pamiętający jeszcze średniowiecze, z własnym ogrodem i gospodarstwem, otoczony murem. Od początku naszego pobytu w tym miejscu wiele mówiło się o duchach i tym podobnych strasznych historiach. Nie było się czemu dziwić. Zawsze się tak dzieje w przypadku miejsc z przeszłością. Przez cały nasz pobyt zdarzało mi się widzieć otwarte pomieszczenia, które powinny być zamknięte, słyszeć pukanie do drzwi, za którymi nikt nie stał. Można było powiedzieć, że na nadprzyrodzone zjawiska byłem uodporniony. Okazało się, że to ze strony żywych spotkało mnie największe zagrożenie. Nas, postulantów w klasztorze, przebywało 3. Poza nami było jeszcze 7 ojców, a od jakiegoś czasu w gościnnym skrzydle klasztoru mieszkały 2 rodziny z Ukrainy. Wojna za wschodnią granicą spowodowała napływ uchodźców, a my, mając ku temu warunki, zdecydowaliśmy się pomóc. Pewnego dnia leżałem w swojej celi, rozłożony chorobą. Było ciepłe lato, a zimne napoje i wszechobecne wentylatory zrobiły swoje. Przewiało mnie i to dość porządnie, gdyż nabawiłem się anginy. W klasztorze poza mną i Ukraińcami nie było nikogo. Bracia udali się do sąsiedniej parafii. Byłem skazany na samotność. Niedługo po ich wyjściu usłyszałem kroki na korytarzu. Nie mogli to być nasi goście. Oni dobrze wiedzieli, że nie wolno im wchodzić za klauzurę, czyli do części mieszkalnej przeznaczonej dla zakonników. Zawsze szanowali ten zakaz, dlatego zachodziłem w głowę, czyje to mogły być kroki. Niedługo potem usłyszałem otwierające się drzwi do sąsiedniej celi. Postulantów nie ma już tak dużo jak kiedyś. To też wiele cel pozostawało pustych. Nie minęło 10 sekund, a drzwi trzasnęły z hukiem.
Usłyszałem, jak ktoś biegnie i nagle wszystko ucichło. Powoli wyjrzałem z pokoju i ruszyłem korytarzem. Nikogo nie spotkałem. Zawołałem: halo, ktoś tu jest? W odpowiedzi dostałem jedynie głuchą ciszę. Sprawdziłem sąsiedni pokój i nie zauważyłem nic niepokojącego. Nauczony doświadczeniem, pomodliłem się za dusze czyśćcowe i poszedłem dalej odpoczywać w łóżku. Kiedy wrócili moi współbracia, opowiedziałem im całą historię. Nie mieli pojęcia, co mogło być źródłem tych dziwnych hałasów. Temat został sprowadzony do żartów: hehe, znowu straszy. Nie popadaliśmy pod tym względem w paranoję, lecz przyjęliśmy zdrowy dystans do całej sytuacji. Kilka dni później czułem się już na tyle dobrze, że zacząłem wychodzić do ogrodu, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Ciepła pogoda wciąż się utrzymywała, więc nie bałem się ponownego pogorszenia stanu zdrowia. Spacerowałem ze współbratem, rozmawiając o zbliżającym się urlopie, kiedy nagle przed nami, jak gdyby nigdy nic, przeszedł obcy mężczyzna. Był wysoki, krótko obcięty, nie mógł mieć więcej niż 30 parę lat. Co jednak było zadziwiające, nie miał na sobie koszulki, a w dłoniach trzymał pędzel i bejce do drewna. Pomyślałem, że może to jakiś pracownik, którego najął ojciec Gwardian do wykonania prac w klasztorze. Prawda była jednak inna. Wieczorem ten sam współbrat opowiedział mi, że kilka godzin po naszym wypadzie do ogrodu pomagał ojcu Gwardianowi w jakichś prostych pracach. Wtedy znów pojawił się ten obcy mężczyzna. Zapytany przez Gwardiana, kim jest, wzruszył tylko ramionami. A kiedy ojciec zapytał go, po co mu bejca i pędzel, odpowiedział: dzwonnicę będę malował. A co? Przed naszym kościołem, obok parkingu, stoi taka bardzo już stara i podniszczona dzwonnica. Obecnie pełni jedynie rolę składzika. Gwardian zapytał, kto kazał mu malować tę dzwonnicę. Mężczyzna musiałby mieć na to zgodę przełożonego, a ten właśnie z nim rozmawiał. Wyszło na to, że nie zlecił tego nikt z klasztoru. W odpowiedzi obcy podniósł palec w górę, wskazując niebo, po czym uśmiechnął się i odszedł. Sytuacja mocno mnie zszokowała, jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Około godziny 4 nad ranem obudziły mnie kroki na korytarzu. Mam bardzo płytki sen, dlatego budzą mnie nawet najdrobniejsze hałasy. Moja cela znajdowała się na końcu skrzydła i nikt nie miałby powodu, by wybrać się w tę stronę. Moi bracia mieli swoje cele znacznie bliżej korytarza prowadzącego do części sypialnej. Byłem pewien, że ktoś stoi pod moimi drzwiami. Minęła dłuższa chwila. Gorączkowo rozglądałem się za czymś, co mogłoby mi posłużyć za ewentualną broń. Serce skoczyło mi do gardła, a na całym ciele pojawiły się ciarki. Po chwili jednak znów usłyszałem kroki, które całe szczęście oddalały się od moich drzwi. Następnie znów przystanęły. Usłyszałem pojedyncze brzęknięcie dzwonka. Używamy go do pobudki. Ktoś opuścił skrzydło, kierując się w głąb korytarza prowadzącego do dalszej części klasztoru. Niepewnie, ubrany w samą piżamę, wyszedłem z celi i przeszedłem cały korytarz, chowając się i ostrożnie wyglądając. To był ten mężczyzna, ten sam, który chciał malować dzwonnicę. Chodził od salki telewizyjnej do kaplicy, w tą i z powrotem, zupełnie jakby czegoś szukał. Pośpiesznie podszedłem do drzwi mojego współbrata, tego samego, z którym spacerowałem, i zapukałem na tyle cicho, by nie zwabić tu tego mężczyzna, jednocześnie na tyle głośno, by obudzić brata. Otworzył mi zaspany, chyba nie zdając sobie sprawy z tego, co się działo. Ten psychopata tu jest, wycedziłem. Co ty pierdolisz? Zapytał. No chodź i zobacz, odpowiedziałem. Jestem pewien, że nie miałem wtedy miny, która wskazywałaby na chęć zrobienia komuś żartu. Po chwili również i on wiedział już, że ten obcy gość wtargnął nam do klasztoru. Niewiele myśląc, chwycił dzbanek stojący u niego w pokoju. Powoli, najciszej jak tylko mogliśmy, ruszyliśmy w stronę drzwi naszego wychowawcy. Od razu poinformowaliśmy go, że ten obcy podejrzany gość od tak chodził sobie po klasztorze. Przełożony ruszył przodem, a my tuż za nim. Obcy mężczyzna ogarnął, że się zbliżamy dopiero wtedy, gdy prawie byliśmy przy nim.
Nie wyglądał jednak na zbyt przejętego. Szczęśliwie dla nas nie był agresywny. Ojciec wytłumaczył mu, że musi opuścić klasztor i spokojnie wyprowadził go za drzwi, zamykając je za nim. Od razu pobiegliśmy z bratem do okna wychodzącego na parking. Mężczyzna kręcił się trochę przed klasztorem, po czym podszedł do krzaków i wyjął z nich łopatę. Zadzwonił kilka razy na furtkę klasztorną, wciąż nerwowo spacerował po parkingu. Zaglądał przez szybę do kilku stojących tam aut, po czym w końcu ruszył w stronę miasteczka. A co jeśli ten gość wszedłby tutaj z łopatą? Zapytałem współbrata. Popatrzyliśmy tylko na siebie z przerażeniem. Jak mężczyzna dostał się do klasztoru? Przebywały u nas dwie rodziny z Ukrainy. Niektóre z kobiet pracowały na nocne zmiany w pobliskim zakładzie. Nie zdążyliśmy jeszcze dorobić im kluczy, dlatego też tylne wejście pozostawało cały czas otwarte. Nikt nie powinien o tym w ogóle wiedzieć, jednak ten mężczyzna jakoś to zauważył. Od pana, który pomagał na gospodarstwie, dowiedzieliśmy się, że owy mężczyzna mieszka w sąsiedztwie i jest chory psychicznie. Zazwyczaj był nieszkodliwy, jednak czasami zdarzały mu się jakieś dziwne akcje, a w ostatnim czasie znacznie się nasiliły. Kręcił się jeszcze kilka razy w okolicach klasztoru. Jakiś czas później został skierowany na przymusowe leczenie psychiatryczne i od tamtej pory już się u nas nie pojawił. Obecnie śmiejemy się z tej sprawy ze współbraćmi. Jednak kiedy pomyślę sobie, że tamtego poranka mógł wejść do mojej celi albo mieć wtedy przy sobie te łopaty, to uśmiech od razu znika z mojej twarzy. Facet z kościoła. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w 2016 roku. Miejsce akcji – Kraków. Cały okres szkolny, czyli podstawówka, gimnazjum i liceum, mieszkałam na urokliwym krakowskim Kazimierzu. Z racji tego, że jestem osobą wierzącą i pochodzę z katolickiej rodziny, chodziłam często do kościoła Bożego Ciała. Lubiłam uczestniczyć w nabożeństwach. Kiedy nadchodziły roraty, Wielkanoc czy majówki, zawsze można było spotkać różnych znajomych w podobnym wieku, którzy również udzielali się w parafii. Śpiewałam w scholi. Po sobotnich próbach zdarzało się, że grałyśmy z ministrantami i księdzem w piłkę, czy po prostu bawiłyśmy się na klasztornym ogrodzie. To były radosne i beztroskie lata. Do czasu. Oprócz kolegów, koleżanek, sympatycznych dorosłych i śmiesznych księży, w moim kościele zawsze był jeszcze ktoś. Facet dziwak. Siedział zawsze w pierwszej ławce. Można było go poznać po masywnej posturze i kiwaniu się w przód i w tył. Zawsze coś mamrotał pod nosem. Chyba modlitwę z książeczki, którą trzymał w rękach. Jeśli zdarzyło się, że siedziałam z koleżanką za nim i na przykład rozmawiałyśmy podczas mszy, odwracał się i obrzucał nas złowrogim, karcącym spojrzeniem albo ostentacyjnie wzdychał. Nigdy jednak nie powiedział ani słowa. Wielu ludzi go unikało. Mężczyzna zazwyczaj siedział sam lub z kobietą, którą uznaliśmy za jego matkę. Nieraz dostawałam przez niego gęsią skórkę. Gdy na mnie patrzył, robiło mi się bardzo nieprzyjemnie. Wydawał się zdziwaczały, ale raczej niegroźny. Kiedy wieczorem wychodziłam z kościoła, zawsze przyspieszałam kroku, jeśli szedł za mną. Bywało, że wracałam sama przez ciemny kościelny dziedziniec, na którym nie było w ogóle latarni. Czasami on szedł tuż za mną. Niby nie było podstaw, żeby się go obawiać, ale wielu parafian czuło złowrogą aurę bijącą od niego. Wtedy jeszcze nie miałam świadomości, kto to jest i co zrobił. Mijały lata. Skończyłam liceum i poszłam na studia. Podczas pierwszego roku mieszkałam jeszcze z rodzicami. Pamiętam wieczór, kiedy mama, oglądając telewizję, krzyknęła: "Patrzcie, to ten facet od nas z kościoła". Faktycznie, w jednym z popularnych programów puszczano reportaż, w którym dziennikarze usiłowali rozmawiać właśnie z nim. Następnie pokazano scenę, w której skuty kajdankami pan Robert zostaje wyprowadzony z mieszkania. A dlaczego?
bo policjanci z Archiwum X odkryli, że to on stoi za zamordowaniem i oskurowaniem studentki w połowie lat 90. Zrobiła się z tego sprawa medialna. Na YouTubie pojawiły się podcasty na jego temat. Nawet na mojej uczelni gościł śledczy z Archiwum X i opowiadali o tej sprawie. Wychodziły na jaw coraz to nowe, makabryczne szczegóły. Teraz wyobraźcie sobie, że przez około 11 lat, parę razy w tygodniu, spotykacie na ulicy mordercę i psychopatę. Macie 10, 15, 17 lat i wracacie po zmroku, a za wami idzie osoba, która zdjęła skórę z młodej dziewczyny i wrzuciła jej ciało do Wisły. Za każdym razem, kiedy sobie to uświadamiam, robi mi się niedobrze. Bardzo lubię słuchać podcastów kryminalnych, oglądać seriale o seryjnych mordercach, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że jednego z nich praktycznie codziennie widywałem. Nigdy nie wiesz, kto za tobą idzie. W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według ciebie najbardziej intrygująca. Jeśli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą marcinmyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco. Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.